dobry Państwu, witam serdecznie zaproszone media na konferencji prasowej z naszym gościem, panem posłem, ministrem Jarosławem Sellinem. W spotkaniu udział bierze również pan Józef Pomykacz, szef struktur kwizyńskich Prawa i Sprawiedliwości, radny miasta Kwizyna. Ja nazywam się Arwid Żebrowski, jestem radnym sejmiku województwa pomorskiego oraz pełnię funkcję odpowiedzialnego za struktury powiatowe Prawa i Sprawiedliwości na terenie powiatu kwizyńskiego. Oddaję głos panu ministrowi. Pozwolicie pewnie na siedząco. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Przyjechałem dzisiaj do Kwidzyna z powodu chęci spotkania i ze strukturami regionalnymi, i ze strukturami powiatowymi Prawa i Sprawiedliwości, i z powodu tego, że struktury powiatowe Prawa i Sprawiedliwości zorganizowały spotkanie otwarte, gdzie będziemy mogli o bieżących sprawach politycznych, jak sądzę, interesujących wszystkich obywateli żyjących w Polsce, podyskutować. Natomiast korzystając z takiej okazji, bo to jest, szczerze mówiąc, w tej kadencji moja pierwsza wizyta w Kwidzynie, a jestem posłem też ziemi pomorskiej, korzystając z tej okazji, z racji tego, że od 2 lat pełnię funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, chciałem przekazać parę informacji na temat dotychczasowych działań, które podjęliśmy w Ministerstwie Kultury w odniesieniu do konkretnie powiatu kwidzyńskiego. My staramy się jednak prowadzić politykę, jeśli chodzi o przekazywanie środków finansowych, bardzo zrównoważoną, to znaczy jednak zauważać potrzeby Polski lokalnej, Polski powiatowej, nie koncentrować się tylko na największych ośrodkach w Polsce. I tych potrzeb jest oczywiście bardzo dużo. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje 35 programami operacyjnymi, czyli krótko mówiąc programami, w ramach których przydziela się granty. Przydziela się granty na różne aktywności kulturowe. I o paru takich właśnie dofinansowaniach na terenie powiatu kwidzyńskiego chciałem Państwu powiedzieć. Będą to informacje dotyczące dokładnie 2 ostatnich lat. Powiat kwidzyński jest dla nas przede wszystkim interesujący ze względu na zabytki, bo zabytki to jest jedna z najpoważniejszych części odpowiedzialności Ministerstwa Kultury, które się nie przypadkiem nazywa Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwo narodowe to są w największej mierze zabytki dzisiaj w Polsce. I jeśli chodzi o zabytki nieruchome w powiecie kwidzyńskim, to mamy ich w naszym rejestrze 219 obiektów. To jest dużo. Wiadomo, że historia tej ziemi jest bardzo ciekawa, bardzo bogata, dosyć wczesna, jeśli chodzi o tworzenie trwałych budynków, które dzisiaj zasługują właśnie na to miano zabytku i są wpisane do rejestru, są po prostu chronione. Z tych 219 obiektów 117 znajduje się w gminie i w mieście Kwidzyn, 58 w Gardei, 23 w Prabutach, 21 w Ryjewie. I ten program, i mamy taki program właśnie ochrona zabytków. Ten program co roku właściwie dokładamy do niego pieniądze, bo potrzeby są po prostu olbrzymie. Na ogół dostajemy około wniosków, dostajemy z całego kraju na mniej więcej 800 milionów złotych. Mamy do dyspozycji 120 milionów złotych, więc niestety trzeba podejmować dosyć trudne decyzje. To jest tryb konkursowy. Jak jakiś wniosek jest dobrze przygotowany, potrzeba jest rzeczywiście pilna, to podejmujemy decyzję, że taki wniosek dofinansowanie dostaje. I tutaj, jeśli chodzi o powiat kwidzyński, w ostatnich 2 latach złożono 22 wnioski do tego programu, z których dofinansowanie otrzymało 9. Więc można powiedzieć średnia dobra, bo tak jak mówiłem, w skali całego kraju, jeśli na 800 dostaje na 800 milionów 120 milionów, to tutaj no, prawie połowa wniosków okazała się skuteczna. I w powiecie kwidzyńskim przeznaczyliśmy na zabytki w tych 2 latach 495 tysięcy złotych, czyli prawie 500 000 złotych. Na różne rzeczy, na ochronę zabytków 255 tysięcy, na organizację festiwali, przeglądów, konkursów 74 tysiące,
na edukację w sferze kultury, zakup wyposażenia dla instytucji kultury 166 tysięcy. I teraz najważniejsi beneficjenci. Jeśli chodzi o zabytki, to przede wszystkim kościół w Ryjewie, kościół błogosławionego Michała Kozala, na remont dachu i murów tego kościoła, etap pierwszy, bo to będzie kontynuowane. Na to przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych. W Kwidzynie, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, na epitafium Augusta Milde i jego żony, to epitafium z początków XVII wieku, na prace konserwatorskie 100 tysięcy złotych. Również w tym samym kościele na mozaikową tablicę fundacyjną z końca XIV wieku, bardzo cenną, na konserwację 55 tysięcy złotych. 14 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na już odchodzę od zabytków, na Kwidzyński Festiwal Komiksu, promocja komiksu historycznego. Tu były warsztaty, wystawy, spotkania autorskie. 30 tysięcy złotych na 12 Międzynarodowy Festiwal Animo Kwidzyn. W ramach programu Patriotyzm Jutra, mamy taki program Patriotyzm Jutra, który jest dedykowany różnym inicjatywom patriotycznym, na ogół ciekawie, nowocześnie robionym. Też 10 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, na projekt Wielka Mała Polska, który był zrealizowany w ubiegłym roku. Z programu z kolei Kultura Interwencje, czyli taki program, który pozwala nam na takie szybkie, bieżące reagowanie na różne potrzeby kulturowe, które są zgłaszane już nawet poza programami operacyjnymi. 41 tysięcy złotych w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na scenę lalkową imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, na projekt Wrażliwość mieszka w każdym z nas. Poza tym ten Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, jako jeden z 12 ośrodków kulturalnych w kraju, miał możliwość wziąć udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Plus, zaprosi nas do siebie. I mamy taki program Dom Kultury Plus. I to też dofinansowaliśmy. Bardzo się też cieszymy, że mamy w powiecie instytucje bezpośrednio podlegające ministrowi kultury. Przede wszystkim Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego. Tu często się o tym zapomina, że nie wszystkie szkoły należą do ministra edukacji narodowej. Właśnie szkoły artystyczne należą do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy ich 800. Każdego szczebla, od szkół podstawowych przez średnie, aż po szkoły wyższe. I na szczęście w Kwidzynie też taką szkołę mamy, właśnie tą, którą przed chwilą wymieniłem. To i utrzymywanie takich instytucji to jest po prostu dotacja podmiotowa. Tu nie ma dotacji celowych, tu nie ma grantów, tylko po prostu dotacja podmiotowa na utrzymanie i taka dotacja z Ministerstwa Kultury co roku też jest. No i oczywiście bardzo ważna instytucja, mianowicie oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, zamek w Kwidzynie. Instytucja już zasłużona, istniejąca właściwie już od 1950 roku. Od 1973 roku jako filia właśnie Muzeum w Malborku, też utrzymywana przez dotację podmiotową przez nas. W sąsiednim powiecie zdecydowaliśmy się od nowego roku, od roku 2018 też na stworzenie kolejnej filii Muzeum Zamkowego w Malborku, mianowicie zamek w Sztumie. Także już teraz to muzeum będzie w trzech miejscach, w Malborku, w Kwidzynie i w Sztumie, już jest w trzech miejscach. I na ten Sztum też dotację podmiotową od tego roku przeznaczamy. Także to takie podstawowe informacje dotyczące działań, które podjęliśmy, czy dotacji, które uruchomiliśmy na terenie powiatu kwidzyńskiego w ostatnich dwóch latach. Jak są jakieś pytania, to jestem bardzo otwarty. Może jedną rzecz tylko dodam i tu podziękowania dla pana ministra. W latach 2005-2007, kiedy pan Jarosław Celin pełnił również funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, podjął nadzwyczajną decyzję o pomocy w remoncie dachu nad katedrą kwidzyńską, która na skutek niewłaściwego remontu zaczęła ulegać degradacji. I tutaj dzięki właśnie ogromnej pomocy pana ministra ten dach został w trybie, powiedziałbym, ekspresowym, prawie że, dla ratowania całości
substancji zabytkowej katedry kwizyńskiej zostało odremontowane. I tu ogromne dzięki, panie ministrze, za tamtą decyzję. Ale miło, że pan przypomniał. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja w Radiu Polskim, że jest utworzone Biuro Niepodległości w ramach ministerstwa i będą jakieś dodatkowe granty na obchody związane ze stuleciem niepodległości. Czy pan minister... Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo właściwie powinienem to już w głosie wstępnym powiedzieć. Rzeczywiście mamy ten rok rocznicowy, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i mój rząd podjął decyzję już w listopadzie 2016 roku, że powołuje pełnomocnika rządu do spraw obchodów tego stulecia w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sekretarzem stanu jest tylko jedna osoba, czyli moja skromna osoba, więc to ja jestem tym pełnomocnikiem. W maju 2017 roku rząd uchwalił wieloletni program rządowy Niepodległa na lata 2017-2021. Dlaczego taki czas? Dlatego, że uznaliśmy, że warto obchodzić tę rocznicę nie tylko w 2018 roku, ale jest szereg rocznic, które będą później. Powstania śląskie, wojna z bolszewikami, odzyskanie przez Polskę dostępu do morza, 20 rok, ostateczne ustalenie granicy wschodniej, 21 rok, więc szereg różnych rocznic, bo przecież ta Polska się wykuwała w boju i w traktatach i w boju, szereg różnych rocznic, które będziemy obchodzić i chcieliśmy to ująć po prostu w tym jednym programie. Na ten program jest przeznaczonych 220 milionów złotych. One są podzielone na różne segmenty. Jest segment międzynarodowy, bo chcemy też światu opowiadać o polskim doświadczeniu historycznym, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, bo przecież wtedy w 2018 roku szereg państw w Europie Środkowo-Wschodniej się wyłoniło albo powstało pierwszy raz w swojej historii jako niepodległe państwa, jak na przykład Estonia czy Łotwa, albo odzyskało niepodległość, tak jak Polska. Więc chcemy wzajemnie sobie tę historię opowiadać. Mam nawet na początku marca spotkanie z pełnomocnikami tych obchodów z tych wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. Specjalnie ich zaprosiliśmy i będziemy się wymieniać doświadczeniami i też wzajemnie zapraszać na nasze obchody. To jest ten wymiar międzynarodowy, jest ten taki wymiar też ogólnokrajowy, głównie realizowany przez instytucje, centralne instytucje kultury. Takich projektów mamy ponad 40 już realizowanych o charakterze ogólnonarodowym, ale myślę, że tutaj najbardziej interesujący jest ten trzeci segment, segment lokalny i regionalny, bo mamy na to też środki przeznaczone. Chcemy, żeby te obchody zeszły jak najbardziej w dół, żeby były inicjatywy przypominające lokalną też historię związaną z odzyskiwaniem niepodległości, bohaterami tej niepodległości, jakimiś żołnierzami, którzy w danej miejscowości spoczywają na przykład, czy z przypominaniem przez grupy rekonstrukcyjne różnych zdarzeń. I tu już ten program uruchomiliśmy. W ubiegłym roku, w roku 2017, można powiedzieć takim rozbiegowym, ku mojemu zaskoczeniu przyszło nam ponad 660 wniosków z lokalnych, na wsparcie różnych ciekawych inicjatyw. Wsparliśmy, bo tyle mieliśmy pieniędzy, ponad 150 z nich. Niektóre wnioski potrzebowały tylko dopisania się do programu rządowego, czyli otrzymania tego loga. Tu jest takie logo, które malutkie, które zawiera w sobie autograf Józefa Piłsudskiego z napisem Niepodległa, bo to jest, on w paru listach napisał słowo Niepodległa. I to jest po prostu jego charakter pisma, Józefa Piłsudskiego, i to jest logo naszego programu rządowego. I ten program lokalny, regionalny na rok 2018 będzie ogłoszony, myślę, że już w najbliższym tygodniu po prostu, najpóźniej na początku marca, i będzie można składać wnioski. I bardzo do tego zachęcam, że jak są jakieś pomysły w Kwidzynie, w całym powiecie kwidzyńskim, żeby jakąś uroczystość zorganizować, jakieś obchody, jakąś wystawę, jakiś koncert, jakąś grupę rekonstrukcyjną zaprosić do przedstawienia czegokolwiek, to jest możliwość otrzymywania środków właśnie z tego programu Niepodległa. Także za lada dzień ten program na 2018 rok będzie ogłoszony i bardzo go polecam, żeby tam wnioski składać. No, Wojtek Bryczkowski, Telewizja Kwidzyńska, do pana Wida Żebrowskiego. Jeśli można,
No mamy w Pidzynie, choć Pidzyn to miasto, które pierwszy raz w granicach Polski znalazło się dopiero po 1945 roku, ale mamy tu bardzo ładne tradycje walki o polskość, mam na myśli historię związaną z plebiscytem, no i piękną historię Gimnazjum Polskiego i Władysława Gębika. Czy macie już Państwo jakiś pomysł na wykorzystanie tych elementów w ramach obchodów Roku Niepodległości? To myślę bliżej mógłby na to pytanie odpowiedzieć Pan Józef Pomykacz, jako radny miasta Kwizyna. Tutaj się ucierają różne pomysły i myślę, że tutaj przy współpracy z miastem my na pewno będziemy służyli swoją pomocą, żeby w tych obchodach uczestniczyć. Jednak główny nacisk byśmy na to pozostawili miastu, naszym radnym, przede wszystkim naszym radnym miejskim. Ja do tego zachęcam, bo plebiscyt jest jednak z tą historią związany, z historią odzyskiwania niepodległości i próby też włączenia tego terenu do niepodległego państwa polskiego i myślę, że tę historię tych aktywistów, tych bohaterów, tych, którzy się o to starali i polskość tutaj krzewili, to warto po prostu przypomnieć przy okazji tej rocznicy. Jeśli mogę dodać, to nie wiem, na pewno pan, bo śledzi pan obrady sesji miejskich i w ostatniej sesji jednym z punktów naszych obrad było uroczyste poświęcenie obchodów stulecia niepodległości i z taką inicjatywą wystąpił radny Szałapski i z tego co wiem znalazło to uznanie wśród naszych włodarzy, burmistrza i z tego dalej, co już się dowiedziałem, została powołana komisja, która ma zająć się tymi szczegółowo, ponad podziałami w mieście i opracować plan. I jak tu słyszę, jeżeli taki program będzie rządowy, to na pewno zwrócimy się do ministerstwa dofinansowanie takich programów, które wspólnie wypracujemy. Myślę, że to jest godna inicjatywa i chcemy tutaj na tej sesji, ja między innymi mówiłem, żeby uwypuklić ten plebiscyt, który tutaj na Powiślu się odbył i który przywrócił do macierzy, do Polski niektóre nasze gminy. Dlatego tym się zajmujemy i uczestniczymy wspólnie, żeby to tutaj uświetlić te obchody stulecia niepodległości w naszym samorządzie. A poza dofinansowaniem, jeżeli już taki plan będzie i takie obchody będą i będą jakieś kluczowe wydarzenia związane z tymi obchodami, to bardzo proszę o informacje, chętnie przybędę też. Może ktoś jeszcze? Bardzo dziękuję. A czy korzystając z okazji, czy jeszcze do pana Józefa Pomykacza można skierować pytanie? Proszę bardzo. Panie radny, wymienił pan nazwisko radnego Szałapskiego, który jeszcze do niedawna był radnym Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest radnym niezależnym. Trzech innych radnych założyło zupełnie własny klub. No i jako Prawo i Sprawiedliwość macie pewien zgryz w Radzie Miasta, bo tylko pan w tej chwili reprezentuje tą partię. To jest rok wyborczy. Co zamierzacie, mówiąc krótko, z tym zrobić? To znaczy, no tak się jakoś porobiło, że ci państwo, o których pan tu wspomniał, pan Szałapski i tych trzech pozostałych startowało z naszych list, ale jakoś krótko przed rokiem wyborczym ogłosili wszem i wobec, że idą swoją drogą. Nie można było im temu jakoś zapobiec. No, ogłosili, chcą spróbować swoich sił w tym wyborach z innych komitetów wyborczych i my nie mogliśmy tutaj nic zrobić. A jeżeli chodzi o PiS Kwidzyński, to tu jest PiS, ma się dobrze, organizujemy tutaj między innymi. Dziękujemy bardzo, że pan poseł zaszczycił nas swoją obecnością. Przygotowujemy się do wyborów.
mamy swoje spotkania i będziemy szli z programem do wyborów. PiS jest i będzie. Ale ja tylko chciałem dopytać, czy ta decyzja tej czwórki radnych zamyka im drogę do kandydowania ponownie z list Prawa i Sprawiedliwości? Jeszcze tutaj decyzja jest taka, że raczej nie skorzystamy z ich usług ponownie. Może ja jeszcze dopowiem do tego pytania, do tego, co odpowiedział na nie pan Pomykacz. Ci państwo, którzy odeszli, ogłosili tą swoją secesję z klubu radnych, nigdy nie byli członkami Prawa i Sprawiedliwości. To jest raz. My w myśl otwierania się na różne środowiska zgodziliśmy się wtedy na kandydowanie ich z naszych list, bo ich możliwości, powiedzmy, organizacyjne nie pozwalały im na samodzielne kandydowanie. No uznali jednak, że w tej chwili wolą robić to sami, poczuli się na tyle silni, a niekoniecznie zawsze zgadzając się pewnie z naszymi programami. Także rozstajemy się bez żalu, ale też nie jest to dla nas jakaś strata, która by rzutowała na naszą działalność, bo tutaj działalność, jeżeli chodzi o struktury, ma się dobrze. Tutaj dokonaliśmy podziału struktury w myśl statutu na koła odpowiadające funkcjonowaniu okręgów wyborczych do powiatu. I tutaj szefem koła miejskiego został pan Józef Pomykacz. Wybory w następnych kołach będą przebiegały zgodnie z harmonogramem tutaj zaproponowanym przez Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości, także tutaj struktura ma się bardzo dobrze, powiedziałbym nawet. Jest jedną z większych struktur na terenie województwa pomorskiego. Ja rozumiem, że pytanie o to, czy dopuszczacie państwo możliwość powyborczej koalicji, jest jeszcze za szybko. Powiedziałbym tak, na pewno byłoby to przedwczesne, chociaż w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Zawsze można dojść do porozumienia programowego, czasami jest łatwiej rozmawiać z zorganizowanymi strukturami, a nie z pojedynczymi radnymi, którzy nie są w stanie podjąć jakichś kluczowych decyzji dotyczących programu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak powiedziałem, nigdy nie mówi się nigdy w polityce. Dalej traktujemy tych państwa, bo tu jest jedna pani, jako kolegów. Tak. Nie zamykamy się przed nimi w żaden sposób na rozmowy, na budowanie czegoś dla miasta Kwidzyna, żeby to było z pożytkiem dla miasta. Także tutaj jest. Zawsze jesteśmy otwarci. Pojawiła się taka informacja, być może to jest plotka, że przygotowany jest nowy projekt godła z okazji tej rocznicy niepodległości. Czy panu ministrowi może coś wiadomo na ten temat, czy nie? Tak, są prace prowadzone nad w ogóle takim uporządkowaniem, uregulowaniem symboliki państwowej, bo tutaj czasami jest sporo chaosu i takich rzeczy niewłaściwych, jeśli chodzi o eksponowanie tej symboliki. I przyznaję, że zajmuje się tym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego inny wiceminister Paweł Lewandowski. I jakiś projekt ma być rzeczywiście przedstawiony w tym roku w tej materii, bo specjaliści, znawcy problemu, heraldycy sygnalizują, że jednak jest dużo takiego chaosu, jeśli chodzi o tą symbolikę i trzeba ją uporządkować, ujednolicić, żeby to wszystko po prostu godniej wyglądało. Takie prace są. Panie ministrze, jeśli można w takim razie, no rzeczywiście jest tak, że co do heraldyki obecnego godła narodowego już od chwili jego powstania istnieją poważne wątpliwości z heraldycznego punktu widzenia. Takim kolejnym argumentem jest na przykład to, że obecna polska flaga państwowa jest dawną banderą handlową. To też skutek pomyłki w noweli do konstytucji.
Tym niemniej te wszystkie symbole występują w konstytucji jako narodowe imponderabilia. No i żeby je zmienić, wymagana jest nowela konstytucji, a państwo póki co w większości konstytucyjnej nie macie. To jak chcecie tego? Nie, w konstytucji przecież nie mamy graficznych przedstawień tych symboli, tylko mamy. Jest graficzne przedstawienie? Tak. Są narysowane, tak. Ilustrowane? Tak. Wydaje mi się, że nie, że jednak konstytucja to jest tylko tekst ustawy, która mówi o symbolach, ale przecież ich nie ilustruje. Myślę, że nawet jeśli taki problem by się pojawił, to myślę, że tutaj jakieś porozumienie ponad podziałami jednak w takiej sprawie akurat da się znaleźć. Nawet gdyby się okazało, że trzeba jakiejś większości konstytucyjnej do takiej zmiany, to akurat w takiej sprawie to nie sądzę, żeby zacietrzewienie, które jest duże w polskiej polityce, szło aż tak daleko, żebyśmy w takiej sprawie mieli się bardzo mocno pospierać. Chyba taką większość byśmy znaleźli. A czy wie pan, że w jaką stronę idą te prace nad godłem państwowym? Nie wiem, bo ja się tym właśnie w ministerstwie nie zajmuję, a wiem, że jest w to bardzo zaangażowany wiceminister Paweł Lewandowski, ale do tego jest powołany nawet taki zespół międzyresortowy i oni to opracowują. Kiedy chcą to przedstawiać, tego też nie wiem. Dziękuję. Nasz serwis miał przyjemność, nieprzyjemność ujawnić właśnie pewną taką sytuację, która miała miejsce w związku z godłem tutaj w Kwidzynie. Nie wiem, czy znana jest panu ministrowi ta sprawa. W związku z remontem dworca zostały odnowione symbole miasta i państwa. No i ku zdziwieniu wielu mieszkańców pojawiło się tam godło bez korony. Wybuchła dyskusja w czasie sesji Rady Miejskiej. Ale przy okazji jakby tej dyskusji wybuchł jeszcze jakby kolejny wątek. Są tutaj, jest wiele zabytków po niemieckich. Jest wiele symboliki pruskiej, niemieckiej. Czy ministerstwo jakoś zastanawia się na przykład nad uregulowaniem tych kwestii, dlatego że co chwilę pojawiają się pytania, czy odnawiać, czy nie odnawiać, czy umieszczać na przykład dawne symbole pruskie na budynkach, czy w ogóle ministerstwo jakby planuje jakiekolwiek regulacje w tej kwestii? Nie, nie jednak uważamy, że jest władza publiczna, to nie jest tylko rząd i to nie są tylko ministerstwa i to nie jest tylko prezydent. Władzą publiczną są również samorządy i uważamy, że w takiej materii to trzeba jednak odpowiedzialność egzekwować od tej części władzy publicznej, jaką są samorządy i to one powinny podejmować roztropne, mądre decyzje w tej materii, bo te symbole, powiedzmy, które przejęliśmy po różnych innych też nacjach, które żyły na ziemiach, które dzisiaj są w granicach Rzeczpospolitej, czasami mogą być rażące, tak, dla Polaków, mogą być opresyjne czy agresywne i to trzeba zawsze indywidualnie rozważyć, czy symbol jest neutralny, tylko przypomina jakąś historię danego budynku czy danego miejsca, czy też może być drażliwy i opresyjny. I uważam, że tutaj pod tym względem to samorządy powinny podejmować decyzje. W zakresie odpowiedzialności ministra kultury są miejsca pamięci narodowej. Są miejsca pamięci narodowej, groby wojenne, cmentarze, które mają też charakter wojenny, tablice różnego rodzaju, upamiętniające różne zdarzenia historyczne. Tutaj akurat dzielimy odpowiedzialność razem z Instytutem Pamięci Narodowej. I tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o takie rzeczy, to trzeba to uzgadniać z ministrem i z IPN-em. To, panie ministrze, jeśli pan pozwoli, by kontynuować temat, który rozpoczął kolega. Dworzec w Kwidzynie jest obiektem rejestrowym, jest wpisany do ewidencji zabytków architektury województwa pomorskiego, podobnie jak dworzec zresztą w Malborku. Ja tylko dodam, że oba te dworce powstały w ramach budowy jednej pruskiej, ówcześnie pruskiej linii kolejowej. No i z rozmaitych powodów dworzec w Malborku uległ, czy został poddany gruntownej konserwacji. Jako pierwszy, chyba jeszcze w 2012 roku zakończyła się ta konserwacja i tam konserwator wojewódzki podjął decyzję o odsłonięciu i wyeksponowaniu, czyli pozostawieniu na pierwotnym miejscu, no było nie było, herbu Cesarstwa Niemieckiego. W uzasadnieniu tej decyzji napisał, że wiąże się to bezpośrednio z historią budynku oraz z historią miasta i to uzasadnia pozostawienie tego budynku i poniekąd tego godła. Poniekąd w Kwidzynie sytuacja jest podobna. Co prawda godło, o którym wspominał kolega, nie jest godłem Cesarstwa Niemieckiego, jest jakimś odległym, historycznym
przedstawieniem heraldycznym, nazywanym przez niektórych pruskim albinosem, ale wśród niektórych mieszkańców Kwidzyna jego obecność na elewacji dworca też budzi kontrowersje. Warto tutaj przypomnieć, że o tym, czy zostanie ono wyeksponowane, czy nie, zdecydował ponownie wojewódzki konserwator zabytków, który nadzoruje całość prac konserwatorskich. Ja dodam, że te prace kosztują aż 3 miliony złotych w wypadku kwidzyńskiego dworca, przy wartości projektu chyba 15 milionów, jak pamiętam. No to w takiej sytuacji można interweniować w Ministerstwie Kultury, ponieważ mamy służby konserwatorskie, jeśli chodzi o zabytki, mamy w gruncie rzeczy zhierarchizowane, spionizowane. U nas głównym konserwatorem zabytków w Polsce jest wiceminister kultury Magdalena Gawin. Więc jeżeli są jakieś zastrzeżenia, kontrowersje do decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, to można się odwołać do głównego konserwatora zabytków. Moja prywatna opinia jest taka, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z symbolami obcego, nieistniejącego już na tym terenie państwa, to moim zdaniem takich symboli nie należy renowować i ponownie eksponować. Ja mówię o tym, że istnieje możliwość, ale to jest też decyzja samorządów raczej, czy właścicieli konkretnych obiektów, eksponować jakieś napisy o charakterze neutralnym, opisujące po prostu, co w danym miejscu, jaka służba publiczna była i tak dalej. Natomiast symbole nieistniejącego już na danym terenie państwa, no to już jest problem. No to panie ministrze, w ostatnich dniach na tym dworcu, czy w ostatnich tygodniach odsłonięto zupełnie niegroźny napis. A to Kwidzyn. Tym niemniej napis po niemiecku, napis informujący, że w tym pomieszczeniu znajduje się poczekalnia dla pasażerów trzeciej i czwartej klasy. Historyczny napis. Tak, napis historyczny w języku niemieckim. On z natury rzeczy nie przedstawia sobą wartości artystycznej, ale jest zabytkiem kultury materialnej, tak jak cały dworzec pod ochroną konserwatorską. Co by pan zrobił z tym napisem? A kto jest właścicielem dworca? Miasto Kwidzyn. Miasto, nie kolej. Nie. Zostawiłbym decyzji władz miasta, czy tak ma być, czy nie, czy to jest ważne, żeby taki napis pozostał, czy nie. Uważam, że on jest dosyć neutralny. Pewnie jacyś turyści niemieccy też odwiedzają Kwidzyn i może to być dla nich ciekawe. Dziękuję. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, na placu obecnie plebiscytowym tam stał pomnik. Była pruska kolumna zwycięstwa, którą władze komunistyczne przerobiły na pomnik grunwaldzki. Z napisami Grunwald 1410, Berlin 1945. Później ten pomnik kiedyś w nocy po prostu zniknął. To był piękny, granitowy pomnik, który mieszkańcy Kwidzyna lubili. On już w tym momencie był neutralny, bo tam żadnych fragmentów nie było, no ale władze ówczesne postanowiły go w ciszy i spokoju gdzieś wywieźć, do dzisiaj chyba nie wiadomo dokąd. I tłumaczono to tym, że turyści niemieccy przyjeżdżają i robią sobie przy nim zdjęcia. To było takie oficjalne wtedy, czy półoficjalne tłumaczenie tego zdarzenia. W przypadku tego dworca to tylko jest taki problem, czy turyści niemieccy się nie pomylą i nie będą szukać naprawdę poczekalni dla pasażerów drugiej i trzeciej klasy. Będzie czytelnia, wypożyczalnia dla młodzieży. W czasach, że tak powiem, minionych dużo takich rzeczy ulegało zniszczeniu, traktowane jako rzeczy, jako pozostałości po poprzednim tutaj państwie niemieckim, które zarządzało tymi terenami. Tu widzę cmentarz położony przy szkole numer 5, tak zwanej. Przecież tam dużo było takich ciekawych nagrobków dotyczących mieszkańców o nazwiskach czysto polskich. I to wszystko zostało zniszczone, rozgrabione, rozprzedane nawet jako materiał na następne nagrobki, już na pochówki bieżące, a było tam i z tego cmentarza jako częściowe, nie wiem, czy lapidarium to miało być na terenie Zamku Kwidzyńskiego, pozostał tylko fragment pomnika nagrobnego księcia Uranowa, który tu przebywał z carem, kiedy car był tu z wizytą na terenie miasta Kwidzyna. Na przykład zginął grób taki słynny, nie wiem, czy on nawet
doczekał się tytułu admirała, w każdym razie bardzo zasłużonego marynarza i podróżnika Karla Zaorskiego, zupełnie czysto polskie nazwisko, i to zostało zniszczone, i tam wiele takich innych podobnych ludzi o bardzo polskich nazwiskach. I ten cmentarz już jest... Tak, to jest w tej chwili park. Nawet czyli, nie wykorzystano tych rzeczy jako lapidarium. Cmentarz żeby był gdzieś... prawdopodobnie luterański, tak? Nie, to był, to po, tam były nawet powojenne pochówki już mieszkańców polskich. Szkoda tego wszystkiego trochę, bo to jednak koło takie... Koło szpitala też był cmentarz też przeniesiony. No Kwidzyn jako... W Tytowym też. Nie? Wszystkie kwidzyńskie parki dzisiaj to są były cmentarze. Także tak było likwidowane za komunistycznych czasów, wszystko tak trochę bezmyślnie. No cóż, w tej chwili już tego się nie da niestety otworzyć, można tylko postawić tablicę, że tu istniał, tak jak miejsce pochówku ludności żydowskiej tu niedaleko. Jest też taki cmentarz, tak? Fragment, tu tylko tablica stoi, że tutaj był cmentarz. Czyli macew nie ma, ale jest tablica upamiętniająca to miejsce, tak? W tej chwili niedawno koło jeziora Kamień w Gardei znaleziono macewy właśnie żydowskie. Ja się spotykałem nawet tutaj z przedstawicielem byłej gminy, to znaczy czy byłej, to już potomek byłej gminy żydowskiej z Gardei, który w tej chwili ma fundację i pracuje w, nie wiem, czy on się do ministerstwa zwracał tam o pomoc właśnie też stworzenia jakiegoś lapidarium, bo to się znalazło w tej chwili już nawet częściowo pod powierzchnią jeziora Kamień, które tam zmieniło trochę. Pomożemy, jak tylko taki wniosek będzie, to pomożemy. Zresztą jeśli chodzi o cmentarze żydowskie, to akurat moje ministerstwo właśnie teraz uruchamia taki program zmierzający do upamiętnienia, a tam gdzie można jeszcze częściowej renowacji tych cmentarzy. Bo wiem, uważam, że wójt Gardei bardzo w tym pomagał. No to... Nie wiem, dzisiaj chyba będzie później na spotkaniu, może będzie chciał nawiązać do tego. Okej, to będziemy o tym rozmawiać.